da-da Teraz się na webinarach, w których prowadzący zaczynał od tańca i siorbał wam kawą do mikrofonu. To może oznaczać bardzo różne rzeczy. Na przykład to, że jestem zupełnie przygotowany po dzisiejszy webinar, ale tego nie zakładajcie. Lub po to, że robiłem to już tyle razy, że się nie stresuję. Chociaż przed chwilą wysiadł mi internet na poprzednim szkoleniu, bo skończyłem 20 minut temu poprzednie szkolenie. Więc jakby co się wydarzy. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór państwu, cześć wszyscy, kawa o tej godzinie? No oczywiście, oczywiście moi drodzy. Ja nie wyświetlają mi się wasze imiona, bo tutaj jak jesteśmy na tam prywatnej grupie, to po prostu czasami nie widzę kim jesteście, więc być może się znamy. A tutaj mam tylko Facebook User zrobione. Ty, 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 ty. I jest coś takiego co mogę zrobić. Jak ja mogę to zrobić? Sekajcie. Chat to start send your viewers. To nie będzie... Ah, to show their name and profile picture send your viewers to chat. Aha że moglibyście być na tym czacie tutaj. Wyślę wam taki link. misiaczki. Jest taki link. To jest taki tajny link. Tylko Wy możecie w niego kliknąć, pamiętajcie? Tylko, ni tylko Wy możecie w niego kliknąć. I to jest ten link, który pozwoli, jak tam potwierdzicie, na, e, że, że, że zgadzacie się, żebym widział Wasze e, cudne ksywy, e, to będę mógł się do Was też zwracać po e, imieniu. Więc mam nadzieję, że zadziała. Tak przynajmniej tutaj piszą. A jak nie zadziała, to będziecie Facebook user. Dobrze, drodzy Państwo, dobrze, dobrze. Słuchajcie, rozgrzeczka była, kawa jest. Jeszcze póki ciepła, to siorbnę Wam głośno. Mam nadzieję, że macie herbatę podegazowaną, niegazowaną. Pozwalam sobie na luz, dlatego że ta grupa jest zrobiona przez nauczycieli dla nauczycieli, co oznacza, że nie ma nade, nade mną żadnego CEO, chyba że Agnieszka Halicka, którą widziałem na czacie, za chwilę mi wyśle na Messengerze, jak się zachowujesz. Eee, tak nie wypada. W związku z tym ja powiem. Mam żółtą koszulkę, mi wszystko wolno. To oczywiście jest żart, i nie traktujcie tego jako nadmierne celebryctwo. Cieszę się, że mogę się z Wami spotkać. Jakoś dawno mnie nie było w internetach, znaczy byłem 20 minut, 20 minut temu, ale jakoś nie było, miałem wrażenie, że aż takiej dużej potrzeby pojawiania się w sieci, więc dałem Wam dużo odpoczynku od siebie. Ale teraz jakoś tak się zebraliśmy, jak to się ładnie mówi, do kupy i stwierdziliśmy, że. Powiem to, powiem to, bo my tutaj się tajnie nazywamy, ale nie bierzcie tego dosłownie, ale powiem to, że będziemy rycerzami króla Przemka i wam pomożemy. Tak, rycerzami króla Przemysława. Wybaczcie, że to powiedziałem, ale generalnie że biorąc no znowu zostaliśmy bez niczego. Znaczy wozy jakieś zostały wysłane w Polskę i będą jeździły, wany, pięknie oklejone, nikt nie wie, jeszcze, co jest w środku. A wy tak naprawdę potrzebujecie jakiegoś wsparcia i pomocy, bo zakładam, że jesteście tymi nauczycielami, którzy stwierdzają, że jak już nam przyszły jakieś duże kartony z dużymi czarnymi rzeczami albo małymi czarnymi rzeczami z wieloma ilościami kabelków, no to już coś z tym zróbmy. Jesteście tym wymierającym gatunkiem, którym się jeszcze mimo wszystko chce. Witamy w klubie. No i zebrała się grupa tych wariatów, którzy stwierdzą, no to skoro my coś potrafimy, to się z wami podzielimy tą wiedzą. Przed chwilą była tutaj Karolina Antkowia, która dzieliła się wiedzą o druku 3D. Za chwilę będzie Marta Florkiewicz-Borkowska i Sylwia Zawro, która będzie mówiła o szyciu. Gdzieś tam jeszcze wcześniej był Łukasz Gierek, który mówił o wiarach i aerach, i gdzieś jeszcze było Aga. No to, to, to jesteśmy po prostu nauczycielami, którzy stwierdzają, że nie mamy co robić w domu. I wypijemy sobie z Wami kawę, i Wam po prostu spędzimy ze sobą miło czas. Wiecie, tak załóżmy sobie, że to tak jest, ok? Więc, drodzy Państwo, e, dzisiaj zbieramy się tutaj e, w temacie audio-wideo na szable w dłoń. O, dokładnie tak. <gryw> Jutro będzie. Ta... A, właśnie, przepraszam, o tym go zapomniałem i mikrokontroler. Mikrokontrolery to jest hit. Naprawdę uwierzcie mi, nie mam pojęcia, jak je wykorzystacie, ale Tomek wam tak to pokaże, że to jest w ogóle szok. Nie? Naprawdę uwierzcie mi, mikrokontrolery to jest przyszłość w ogóle polskiej edukacji. A Tomek jest jedyną osobą w Polsce, która wie, jak to zrobić, w związku z tym musicie wpaść jutro na webinar. Eee, dobra, słuchajcie, dzisiaj będzie audio wideo. Eee, I i tak. To... Ja to nazywam specjalnie lekcja organizacyjna, bo mocno się zastanawiałem, od czego zacząć? No w sumie, jeżeli ja robię rzeczy od 2008 roku. W 2008 roku nagrałem z uczniami pierwszy film. Tak, chyba było. No to trochę długo, nie? Trochę, trochę to czasu zajęło. W 2012 roku oficjalnie zawiązało się coś takiego, co nazwaliśmy później szkolnym kołem filmowym. No i przez wiele lat realizowaliśmy różnego rodzaju rzeczy. Dzisiaj ci, którzy ze mną tworzyli podstawy szkolnego koła filmowego, w zasadzie wszyscy są związani z branżą filmową, część z nich już skończyła studia, część z nich rzuciła studia na trzecim roku Politechniki Wrocławskiej Informatyki i poszła na warszawską operatorkę do Śleśickiego Maćka. Część studiuje produkcję wideo. Część już pracuje w firmach, które realizują materiały wideo, a część, uwaga, ma swoje firmy, które realizują rzeczy wideo. Dlaczego ja zawsze będę mówił, że to jest piękna rzecz, że to wideo i to audio to jest super? Bo to jest tak cudownie kreatywne, tak dzisiaj wpisuje się w, ten, w komunikację XXI wieku, II, XXI wieku, że niegdyby z tych wszystkich rzeczy, które jesteśmy w prezencie, od naszego. No właśnie. To to wydaje mi się, że to audio wideo jest takie najbardziej doty dotykalne. No, z drugiej strony jest też problem związany z tym, że nie mamy w Polsce żadnego przedstawiciela handlowego firmy Sony czy Canon, który by się zainteresował tym, że w szkołach teraz się pojawiły ich aparaty, a druku 3D i robotów jest, w związku z tym na pewno będziecie bombardowani, jak to fantastycznie można wykorzystywać różnego rodzaju narzędzia, wiary i tak dalej, z prostego powodu, bo jakby firmy, które to produkują, produkują głównie pod rynek edukacyjny, w związku z tym opiekują się rynkiem edukacyjnym, a firmy, które sprzedają aparaty i... I, i, I mikrofony. W zasadzie dla nich rynek edukacyjny, szkolny w zasadzie nie istniał. To łacińskie lata temu kupował sobie Roniny i tak i drony. Z pieniędzy oczywiście szkolnych. E, więc, e, więc myślę, że po prostu bo o tyle będzie trudniej z tymi materiałami, wszelkimi jak to zrobić, wykorzystać, że gdzieś tam będą wszyscy wam podsyłali różne rzeczy e, dotyczące właśnie druku, 3D, wiarów i robotów i innych rzeczy. A ta audio wideo to jest takie to takie. takie takie nieślubne dziecko projektu Laboratoria przyszłości, nie? Że to zróbmy to, ale w sumie kto się tym zajmie, nie? I Sprzedano wam mnóstwo aparatów, mikrofonów, niektórych nie da się ze sobą połączyć, bo, bo firma, która sprzedawała pakiety, w ogóle zapomniała patrzeć, że w konfiguracji aparatu nie ma wejścia mikrofonowego, ale że w zestawie podstawowego wyposażenia musieliście mieć też mikrofon kierunkowy i bezprzewodowy, no to, no to macie taki zestaw, tylko być może jeszcze nikt z was nie rozpakował i się okaże, że nie ma gdzie kabelka włożyć. Tak, takie rzeczy też sprzedawano do polskiej szkoły za te pieniądze. Robiliśmy wszystko, co mogliśmy, żeby wam powiedzieć, żeby nie kupować głupich rzeczy. A teraz, skoro już je macie, to musimy zrobić wszystko, żebyście wiedzieli, jak z nich skorzystać. Wy, a przede wszystkim wasi uczniowie. Taka jest prawda, bo wydaje mi się, że powiedzmy sobie szczerze, nie dźwigajmy więcej, dowiedzmy się tyle, ile trzeba, po to, żeby oddać ten sprzęt w dobre ręce nastolatków i niech oni tam, kurde, robią te TikToki, y, Instagramy, a my bądźmy dumnymi opiekunami koła filmowego, którzy... Dodadzą sobie to do samochwałki, jak będzie co pół roku, trzeba napisać do, do dyrektora. Czy ja powiedziałem w którymś momencie nieprawdę? Czy ja powiedziałem w którymś momencie nieprawdę? Chciałem tylko się tutaj dowiedzieć. Dobrze. Chciałem powiedzieć, że to jest czysta kawa, nie ma nic innego. Tak działa na, na mnie poczucie, że jestem w internecie. No dobra, drodzy państwo, okej. Okay. Eee, bo to jest też ważna rzecz. Eee, ważna rzecz jest taka. Że padła informacja, czy będzie można pytać. Tak, tak, tak. Dzisiaj zdecydowanie będzie można pytać, bo musimy sobie wyjść z pewnej diagnozy. Ale żeby tą diagnozę ustalić, to ja muszę Wam zadać najpierw kilka pytań. I w związku z tym pozwólcie, że wyświetlam Wam ekran z pytaniami i postaram się wrzucić link do, na czacie. A jak nie, to będziecie musieli. No, prawda, tutaj pojawia się. Znany wszystkim, Facebook user mówi, że to jest prawda, to co mówię, więc. O, tak właśnie mam, nie da się podłączyć sprzętu, i kurde, napierdzielaliśmy to webinarium, żebyście nie kupowali tego, i no, i nie dotarło. E, ale to trochę nie jest też wasza wina, żebyście mieli po prostu świadomość, tylko po prostu jestem tak wściekły. No, autorytet jest tak wściekły, że ktoś po prostu mógł sprzedawać te rzeczy i nie ma wrzutów sumienia i nic z tym się nie da zrobić, nie? Nic z tym się nie da zrobić. To jest przerażająco przykre, tak wam powiem po prostu, i nie jest to wasza wina, jest to wina moje bambino. Powiedzmy sobie szczerze. Moje bambino. Słuchajcie, bo mi monitor powie, że zaraz ten wyświetli. Ehm... Tak, tak, bo wszędzie nam mówią, że mamy robić, my nie? a to właśnie chodzi o to, że e, uczniowie, o, ja słuchałem i kupiłem, co chciałem. Dobra. I to jest bardzo dobre. Czy macie poczucie, że dzisiejszy webinar w ogóle nie ma sensu niczego nowego się nie dowiecie, ale ma być bardzo dużą przyjemnością dla Was, a ostatecznie mamy na niego, na niego do dziewiątej czas, bo potem już muszę wyłączyć sprzęt i, i przemieścić się w inne miejsce. Także spędźmy ze sobą przyjemnie tę chwilę. Eee, ja tutaj mam gdzieś takie coś. O właśnie to coś miałem na myśli. Teraz muszę nakliknąć taki niebieski, duży guzik. Ale jak, jak na duszę guzik. Jak ja na duszę guzik. To, kurcze, nikt tak nie dusi guzików jak ja. Tak jest, prawda. Drodzy państwo, jest sobie takie coś, co nazywa się Mentimeter. Czy Ja wam nie muszę mówić, bo wy spędziliście pół życia na pandemicznych webinarach. Wszyscy wiedzą, że rozgrzewka polega na tym, że trzeba was zagadać i, i wysłać wam jakiś link, żebyście tam klikali, się aktywizowali. Wiecie, jak w szkole, nie? Ale... Oh, no czekajcie, muszę... Muszę tu zrobić, muszę tu zrobić i muszę tu zrobić, i tu zrobić, i tu zrobić. Wkleiłem wam na czat. O, pięknie. RSC Pro 2, Pro 2 Gimbal, proszę bardzo, DJ Nikon Zen 5. Nikonów nie znam, powiem wam szczerze, jakoś nie jestem nikona, nikoniarzem, ale ale, ale wiecie, aparaty działają tak samo. O czym to czym ja miałem wam mówić? O tym, żebyście mi napisali po prostu, tak wyjściowo, żebyśmy sobie zdiagnozowali, na ile oceniacie swoją wiedzę na temat wideo. Nie mając żadnych haseł pod tytułem, tam Full HD 4K, HDMI, w ogóle matryca, APS-C. Bo musimy się w jakiś sposób zdiagnozować, ale uczciwie. Nie? W sensie, że jest nas 200 teraz, fantastyczna ekipa, i jakby jest część z was, która stwierdziła: No dobra, dyrektorka mi kazała, przykry przypadek, albo uwaga, sam bym chciał. I to jest ten dobry przypadek. Albo y, mam uczniów, którym trzeba pomóc, bo oni by chcieli. To też jest dobry przypadek. Y, w związku z tym, y, jakąś taką daną wyjściową potrzebujemy, żeby wiedzieć, na jakim poziomie wy siebie oceniacie, jeśli chodzi o umiejętność zabawy w audio-wideo. Bo ogromnym wyzwaniem dla mnie będzie jakoś zunifikować tą wiedzę i jakby nie ukrywajmy, że to jest w ogóle możliwe. Jakby nawet nie chcę was ukomywać. Ja mogę wam pewne rzeczy podpowiadać, ale nie znam menu każdego aparatu. Nie mam pojęcia, czy on ma tam w górnym narożniku tę wtyczkę, czy jej nie ma. Nie wiem, jakie macie obiektywy, nie wiem, jakie macie marki mikrofonów. Zakładam, że pewnie te najtańsze, szkoda, i tak dalej, i tak dalej. I trochę chciałbym tą technologię zostawić mocno z boku, bo moje doświadczenie pokazują, że moim największym błędem, jaki prowadziłem tworząc szkołę koło filmowe, było jaranie się sprzętem. To był mój największy błąd. Jak odpuściłem sobie jaranie się sprzętem, stworzyłem zespół ludzi, którzy sprzętem się zajęli. No wiem, że to jest takie odkrycie pedagogiczne, że wow, nie, ale no tak było, bo ja też się uczyłem rzeczy na błędach. W zasadzie cały czas się uczę. W związku z tym chciałbym Wam też powiedzieć, że ten sprzęt jest istotny, ale nie oczekujcie, że będziecie musieli się znać na nim w całości. To jest w ogóle bez sensu podejście. Bardziej chodzi o koncepcję tworzenia zespołu ludzi młodych, którym, których trzeba podzielić, zebrać w zespół, jak przetransferować ich umiejętności między różnymi zadaniami, które wokół filmu się dzieją, co oni mogą zyskać, tworząc to audio i wideo, co możemy my w szkole zrobić, gdzie to sprzedać, żeby to żyło, i czego uczniowie potrzebują za pomocą tego audio -video stworzonego. Bo my możemy sobie też wzajemnie pomagać jako nauczyciele, bo możemy wysłać ekipę filmową do na przykład nauczyciela chemii, żeby nagrał jakieś doświadczenie i ten nauczyciel chemii będzie miał już swój materiał, załóżmy, który będzie mógł puszczać sobie na lekcjach. I, i tak to też może działać, nie? I w moim przypadku też tak działało. Więc, więc tak to wyglądało. Mamy dwie osoby na szóstkę, super. To oznacza, że wiecie więcej niż ja. Siedem osób jest na piątkę, oznacza, że wiecie, wiecie więcej niż ja. Ja nie chcę absolutnie się tutaj ścigać, popełniam mnóstwo błędów. Nie jestem gościem, który jakby śpi z aparatem na poduszce obok. Już nie, już nie, już nie. Kiedyś tak było. Ale też daję sobie margines błędu, ale chciałbym przede wszystkim pomóc tym wszystkim osobom, które mają poczucie, że są od zera do trzy. Dlaczego? Bo czwórki, piątki i szóstki sobie świetnie poradzą. W sensie, wy nie macie wyzwań. Jedynie co może się zastanowić, co ja mogę robić z tymi dzieciakami ja to też już wiecie. Nie? Wiecie, do czego służy audio-wideo. No można z nim robić audio lub wideo, lub audio i wideo. No proste, nie? Jakby, bo nie ma innego wyjścia. No i teraz chciałbym... Yy... I teraz chciałbym. O, Rody, super, że ktoś ma Rody. Super, głosujcie. Super, fantastycznie. No i teraz jeszcze Wam opowiem jedną ważną rzecz a propos tych rzeczy. jedną rzecz a propos tych rzeczy, że w szkołach teraz jeszcze poradach pedagogicznych, co jest fantastyczną przygodą, i pewnie wszyscy Wam opowiadają, że jeżdżą po radach pedagogicznych, bo to jest taka kryptoreklama. Takie też tutaj zapodam teraz kryptoreklamę. Można zamówić gościa w żółtej koszulce na radę pedagogiczną. To nie jest tanie, ale warto. W związku z tym, tym zastanawiam się, jak dzwoni do mnie dyrektor albo nauczyciel, na ile są w stanie mi nadal uwierzyć, że nie ma sensu szkolić wszystkich nauczycieli w szkole z obsługi aparatu. Tak samo jak nie ma sensu szkolić z obsługi drukarki wszystkich nauczycieli. To jest w ogóle bzdura. Jeżeli jest was w szkole pięciu, może dziesięciu, bo to wiadomo, grona, grona są różne, którzy są gotowi na to, żeby poeksperymentować. To to jest dobry target, bo można to zrobić. Ale jeżeli ktoś myśli, że zaprosi kogokolwiek i 60 osób będzie stało wokół jednego czarnego aparatu albo jednego czarnego sześcianu, który nazywa się drukarką 3D i oni coś zyskają, to przypominam, że to jest bez sensu. Czy dotarło do Państwa to jest bez sensu podejście, więc tutaj do wszystkich dyrektorów, którzy mają takie myślenie, nie róbcie tego błędu. Dziękuję bardzo, to było ogłoszenie parafialne. Nauczmy się w małym zespole wykorzystywać te rzeczy, które chcemy. Nie słuchajmy prychania innych osób, które stwierdzają, że to jest za długo, po co mi to i tak dalej. Przekonajcie dyrektorów, że nie będzie taniej, ale będzie dobrze. I spotykajmy się na przykład w małych zainteresowanych gronach, które możemy sobie zrobić naprawdę warsztat, naprawdę warsztat i zebrać w ogóle ludzi, którzy są tym tematem zainteresowani. To byłoby boskie. Ja myślę, że ta grupa tutaj po to, to po to też jest. Dobra, i to jest to jest takie ogłoszenie parafialne, które sobie pozwolę do was wysłać. Pozwoliłem sobie wysłać do wszystkich dyrektorów. I teraz następna rzecz a propos tego diagnozowania was trochę, bo to jest ważne i ja będę sobie do tego wracał, że tak wygląda, e, wygląda ta sytuacja. Pasek start mi nie zniknął, teraz już mi się zniknął. E, I drugie pytanie jest takie i to też jest ważne pytanie. Jakiej pomocy oczekujesz? Niekoniecznie ode mnie, chociaż jak ode mnie to super. Jak planujesz wykorzystać sprzęt audio-wideo w szkole z uczniami? I ważna rzecz, ja ustawiłem tak, że możecie kilka odpowiedzi dawać, czyli nie musicie pełnego zdania tutaj rozpisywać. Można napisać, jakiej pomocy oczekujesz i jak planujesz wykorzystać sprzęt audio-wideo w szkole z uczniami. Czyli co byś chciał zrobić, co ci się zawsze marzyło. Ja na przykład zawsze marzyłem, żeby zrobić swoje lekcje. Kiedy już kółko filmowe było, to w 2015 roku trafiłem na Facebooku na takiego gościa, który w Ameryce tworzył właśnie wideo lekcji odwróconej z chemii gościu. 10 minutowe lekcje, które były zadaniem domowym dla dzieciaków, żeby obejrzały przed lekcją i to mi jakoś tak zapadło w głowę, że to kurczę jest sensowne, No ale dwa lata opracowywałem technologię, bo mówię na green screenie to suchar, jakby nie umiałem sobie tego wyobrazić. Dopiero kiedy pojawiły się live, byłem w stanie poprowadzić lekcje na żywo i tłumaczyć te rzeczy OBS-em w 2017 roku, więc to, to było jedno z moich założeń. Ale oczywiście wcześniej robiliśmy na przykład rzeczy pod konkursy, albo robiliśmy telewizję gminną, albo kręciliśmy fantastyczną rzecz, słuchajcie, apele. Moi, moi uczniowie z kółka filmowego uwielbiali kręcić apele. To tam się tyle działo w apelach, po prostu, że oni mówili, kiedy będzie następny apel. No i oczywiście zawsze następny jakiś był, więc oni musieli montować te pasjonująco, dziejące się dla filmowców apele, w których po prostu. Ale zresztą wszystkie są do obejrzenia na, na, na YouTubie naszego, na naszego gimnazjum. Pozdrawiamy Panią Zalewską. I to też są takie rzeczy, które można zrobić. Dzisiaj, dzisiaj tak sobie myślę, że jedną z mediów, których jeszcze wtedy nie eksplorowaliśmy, bo nie znałem, że takie medium jest, to byłby podcast. Kurczę, jarałbym się zrobieniem podcastu. Takim, tak sobie myślę, gdybym uczniów poprosił do robienia multimediów, nie wrzucałbym ich na głęboką wodę. My zaczynaliśmy od kółka fotograficznego, to też, żebyście byli świadomi. Ja bym może zrobił fotografię, aczkolwiek tutaj jest ryzykowna rzecz, bo mi się w kółko fotograficzne nie udało. Dlatego, że, drodzy Państwo, dotarło do mnie po latach, że fotografia jest uwaga intymna. To znaczy, to jest doświadczenie i widzenie świata moje przez aparat. Ja nie potrzebuję tam dziękowca, reżysera, operatora, aktorów. No Nie ma takiej opcji. No czasami potrzebuję kogoś, modela czy modelki, ale i to, i to się nie udało. To się nie udało. Także kółko fotograficzne nie. Ale kółko filmowe to była taka ewolucja tego kółka fotograficznego, i tam był potrzebny team, i ludzie, dzieciaki uwielbiały działać w teamie międzyklasowym, i tak dalej. Tyle, że oczywiście, wideo, no, trzeba nagrać kogoś lub coś. I to krępuje inne osoby. To, to jeszcze było przed epoką TikToka, Instagrama, Reelsów. No to były inne czasy. To były, to były czasy kamieniołopanego. Ale dzisiaj, gdybym tak sobie siadł i zastanowił się, od czego zacząć, to bym chyba spróbował pobawić się w wywiady podcastowe. Skoro macie mikrofon, można podłączyć go pod komputer, a w ogóle roady to w ogóle nagrywają się same. To jest w ogóle boska rzecz. nie? To w tym momencie bym stwierdził, że uruchamiam podcast, który można jakby publikować za darmo na serwisie takim jak na przykład Ankor. I w tym momencie dzieciaki sobie montują w Audacity podcast, który uczy ich rozmowy, uczy ich otwieranie się przed innymi osobami. Mogą to być wywiady z innymi uczniami, którzy mają jakąś ciekawą pasję, z nauczycielami i stworzyć taką szkolną, no może nie radiostację, nie? ale szkolną, no szkolny podcast po prostu, który rodzice mogą posłuchać. To jest świetne warsztatowe ćwiczenie, tak mi się wydaje. I, i pokażę, jak bardzo ważne jest przygotowanie się do czegoś bez świateł, bez kamer. To jest dużo prostsze. Ale scenariusz rozmowy. A scenariusz rozmowy, jak nauczymy młodych ludzi, że to przygotowanie jest istotne, to oni potem będą wiedzieli, że w filmie jest jeszcze więcej elementów, na które muszą zwracać uwagę. Więc łatwo to się potem będzie skalowało. Ja miałem mnóstwo takich fuck-upów, w których po prostu dzieciaki jeszcze nie były gotowe tak myśleć szeroko i zawsze o czymś zapominały. Ja przeskoczyłem chyba za szybko po prostu z fotografii na, na film. A teraz bym chyba zrobił podcasty pośrednio. O, proszę bardzo, jest informacja podcasty i, posłucho, i słuchowisko. Eee, tutaj się przewijają rzeczy. Super. Okej, okay. pytania. To ja sobie pozwolę je, je cytować. To nie jest tak, że ja już mam, czy też będę miał y, odpowiedź na nie. Ja po prostu dzisiaj, tak jak wam napisałem, to jest lekcja organizacyjna. Ja muszę wiedzieć, z czym do was przyjść następnym razem, y, bo, bo tak. Uczniowie będą nagrywać uroczystości szkolne. O, uwielbiam takie rzeczy robić. Krótkie filmiki edukacyjne, jak zrobić. Chcecie takie rzeczy? Montowanie filmów dla każdego. OK. Ostatnio ogarnąłem fajny program, także w ogóle bezpłatny i na komputer, i na telefon ten sam. O, o, o jaram się. Sprzęt będę wykorzystywać w ramach koła reporterskiego, ale także w trakcie lekcji. Okej. Okay. Jak nagrywać, montować? Filmy. Ok. Chcę dać możliwość wskazać się, wykazać się uczniom, aby mogli pokazać swój świat nam dorosłym, pokazać jak działa TikTok, nagrać film o szkole, o czym tylko chcą. No pięknie, dokładnie tak. Filmy poklatkowe. Hmm, super. Maksymalne wykorzystanie możliwości tablicy multimedialnej. Nie ma szansy. Bo w sensie jakby film w żaden sposób nie wykorzystał tablicy multimedialnej. Ja od razu wam mówię. Nie? To nie, 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 ta, nie ta branża. Jak można wykorzystać sprzęt na lekcjach matematyki i fizyki. Hmm, nie jestem ani matematykiem, ani fizykiem, ale może gdzieś znajdziesz jakąś inspirację na ten temat, jak to zrobić. Wcześniej powiedziano mi, że humaniści nie będą brali udziału, a teraz mam prowadzić zajęcia rozwijające. I bardzo. Dobrze. Ja jestem śpiewowcem i mi na przykład w kółku filmowym brakowało humanisty, który pomógłby mi na przykład tworzyć scenariusze. Naprawdę. Bo ja się tak skupiłem na technologii, że potem się nagle okazało, że moje dzieciaki są kulawe, jeśli chodzi o rozpisywanie tego. I musieliśmy kupować książki, z których oni się uczyli, jak się pisze scenariusz w ogóle i jak się reżyseruje film. Bo ja tu musiałem tylko przysłona, jakość, nie. Bez sensu. To jest w ogóle na samym końcu, pamiętajcie. Studie nagłośniowe dla dzieciaków, bo sporo z nich śpiewa, gra w instrumentach. Myślę, że warto nauczyć się obsługiwać sprzęt nagłośnieniowy. Teraz pytanie, bo na no to są głośniki, a ja bym tutaj ewentualnie mógł podpowiedzieć, jak nagrać te dzieciaki, żeby można było je opublikować. Też oczywiście musiał wiedzieć, jakim sprzętem dokładnie dysponujecie. E Prawo wizerunek a wideo w szkole. Taki temat was interesuje. Chcemy zrobić kalendarz szkolny jakąś od kuchni sposób jego tworzenia? Okej, okay, dobra. No bo to jest połączenie zarówno fotografii i filmu, więc będzie to spoko. Polecenie prostego darmowego programu do obróbki napisów. Okej. Okay. Nie wszystko jest darmowe. Zero wam mówię, nie? To jest branża, która niestety. E Ogólnie jest droga. Nie wiem, i to jest spoko. Jak korzystać z gimbala? Nie korzystać. Jak Moja, moja opcja. My mieliśmy gimbala w 2014 roku i to jest. No jest w tym trochę roboty, żeby wyważyć. On, czy on jest sensowny, ale. Ja mogę sobie zostawię naprawdę na deser, na, no naprawdę na deser, nie? W ogóle bym na tym nie skupił. Głośne czytanie, zapis audio. Bardzo fajna rzecz, bardzo fajne trenowania i odsłuchiwania samych siebie. Szkoła na telewizja, jak korzystać i z jakich programów do montażu. Fajnie, to podzielę się z Wami moim doświadczeniem. Pomoc od strony technicznej pracy z materiałem filmowym planujemy szkolną TV, migawki z życia szkoły, filmiki związane z różnymi wydarzeniami szkolnymi, wywiady z ciekawymi osobami, popularyzowanie ciekawych książek, pomysłów pasji. Uuu, tu się jakiś gruby projekt szykuje. Eee, o tyle to jest fajne, że teraz jak to, co przeglądacie, to też może być inspiracja do Was konkret. Czy jest dobry gimbal do wszystkiego? Nie ma, bo gimbal jest bez sensu. <noise> Wszyscy się zajarali tym gimbalem, bo okazuje się, że moje bambine, jak zrobiło zestaw, to uwaga, zrobiło zestaw, gdzie najdroższy w zestawie jest gimbal, a potem dużo tańsze są mikrofony i aparaty. Ja muszę to komentować. Gimbal jest stabilizatorem. Jeżeli nie planujecie ruszać się, biegać, jeździć samochodem, to naprawdę jest niepotrzebne. Uruchamianie gimbala, wyważanie go, to też jest upierdliwość za każdym razem przed zdjęciami. Jak mam być z wami szczery, absolutnie dużo lepiej pracuje się na statywie z różnych ujęć. Stawiasz statyw tutaj, kręcisz trzy sekundy, przechodzisz kawałek dalej, masz inne szersze lub węższe ujęcie i idziesz dalej. Gimbal to jest masakra. Masakra. Że ja nie twierdzę, że on się nie przyda, ale w ogóle to nie jest tak, że wy macie pierwsze zajęcie zrobić, proszę Państwa, to, to jest gimbal. Gimbal może uruchomicie na wiosnę, jak będziecie mieli bardzo zaangażowane dzieciaki, które będą miały to skonfigurować, złożyć, zestawić, nie zgubią śrubek. Gimbal to jest dosyć skomplikowane urządzenie, które, uwaga, my na przykład spaliliśmy jeden silnik w gimbalu, jak kupiliśmy w 2014 roku, takiego dużego Ronina, pierwszą edycję. To dzieciaki, że i się, zjerał silnik normalnie, stopiło fragment, ale na ja szczęście żyłem w strunę sumienia tego faceta, który sprzedawał nam i on po prostu załatwił nam wymianę tam ramienia w Roninie, w DJI. Także to było mija. Dobra, słuchajcie. Dziękuję wam bardzo za to, że się dzielicie tymi informacjami. Ja, one mi się zapisują, więc będę sobie do nich wracał i tak dalej. Eksperymenty fizyczne, apele, akcje klasowe, zdjęcia uczniowskie. Dobra. I wiecie co? Kurczę, i zabrakło mi jednej ważnej rzeczy w tym wszystkim. I my właśnie jesteśmy zapędzeni w to, że my mamy ten sprzęt i tak dalej. Czy nie padła tutaj ani razu informacja, że chciałbym wiedzieć po co? Rozumiecie? Zobaczcie, cała ważna rzecz jest, my nauczyciele robimy, wchodzimy w jakieś projekty, robimy rzeczy i zadajemy sobie pytania po co? Po co, bo chce się nauczyć obsługi sprzętu, to nie jest po co. Jakby pamiętajcie, po co oznacza uwaga, bo na przykład chcę, żeby moje dzieci rozwinęły swoją kreatywność, bo na przykład yy, chcę, żeby rozwinęły kompetencje 4K, nauczyły się współpracować ze sobą. I to jest właśnie pies pogrzebany, że Wy musicie znaleźć bardzo ważną i silną motywację do tego, żeby długofalowo pracować z tymi urządzeniami. Nie wiem, może drukiem, 3D też, no nieważne bo efekty tego będziecie widzieli po latach. Ja dzisiaj będę wam prezentował pewne rzeczy, które wypracowałem przez, przez różne... przez cały czas, nie? Tak naprawdę, z dzieciakami. No dobra, cudownie dziękuję wam bardzo za to. I teraz wejdziemy sobie właśnie w ten temat, który naprawdę dla mnie najważniejszy i chcę, żebyście chwilę posłuchali... Nie, nie, jakby ja nie chcę wam... Nie chcę, żebyście tracili czasu, ale tak jak wam powiedziałem, dzisiaj że spotkanie jest mocno organizacyjne i chcę, żebyście mocno mieli narysowane taki horyzont działania, do którego ja dojrzewałem ileś tam lat i obserwuję teraz moich absolwentów i wiem, co im dało. Mało tego tak mi opowiedzieli nagrani w filmie. kończąc szkołę średnią, ich, żeby nagrali mi film z perspektywy lat, co ich zdaniem dało im koło filmowe. I to też wam potem puszczę jeden filmik. Dobra, no To teraz kilka odpowiedzi. Po pierwsze, jakie są te kompetencje kluczowe, które jakby są podstawą, fundamentem rozwoju naszych uczniów w ogóle, każdego z nas. No Po pierwsze, komunikacja między No i z wideo na pewno będzie trzeba to zrobić. No chyba, że sobie założyć od razu, żeby założyć, że będziecie w obcym języku to robi. Proszę bardzo, bardzo można. Nie? No bo drugim punktem jest komunikacja w językach obcych, na przykład nie? To znaczy, że na przykład menu może być po angielsku. Uh, uh, oh, no, rybie. Rybie, rybie, rybie. A teraz. Rwie. Rwa Kuszowa. Raz, dwa, trzy. Też. Okej. Okay. Eee, przepraszam. Ten problem techniczny już się pojawiał dzisiaj i może się pojawić ponownie. Więc wybaczcie, gdyby coś się wydarzyło takiego. Ok, bo ja tutaj nadaję. Ja tutaj nadaję, wiecie, to z piwnicy na karcie SIM. I no to ma swoje uroki czasami. Więc wybaczcie, już dobrze słychać. No, cieszę się, że zaalarmowaliście mnie. A ja musiałem chwilę po prostu poczekać. Tak po prostu jest. Mam nadzieję, że ten problem się nie pojawi z powrotem. I mam, jak coś będzie działo, to piszcie. Może być bardzo awaryjna sytuacja taka, że będę musiał zresetować router. OK, to to jest... Wtedy będziecie musieli trochę poczekać, aż wrócę. To to jest taka prośba eee, o cierpliwość wtedy. Dobra. No, to wrócimy w takim razie do tematu. Kompetencje kluczowe, kompetencje matematyczne i podstawowe, kompetencje naukowo-techniczne. No tutaj, jakby kółko filmowe, czy cokolwiek, co zrobicie z wideo, świetnie się wpisuje. Kompetencje naukowo-techniczne, no. Naprawdę, tam jest technika i to nie ucieknie się od tego. Kompetencje informatyczne, jak zmontujecie wideo, to tak, to są kompetencje informatyczne, jak najbardziej. Umiejętność uczenia się absolutnie podstawowa tam jest To po prostu za każdym razem trzeba się czegoś nowego nauczyć, reagować na to, co jest dookoła. Ee, albo bardzo dobrze pewne rzeczy zaplanować. Ale żeby coś wyszło tak, jak my sobie zaplanujemy w wideo, to musimy mieć ogromny budżet. Na studio, na światła, wtedy mamy kontrolę nad bardzo wieloma rzeczami, ale ponieważ w szkołach nie ma budżetu, to trzeba nauczyć się reagować. I to jest ogromna umiejętność, które dzieciaki nabywają. W wieku 12 lat mogą to zrobić i są w stanie, naprawdę, uwierzcie mi, trzeba im zaufać. Kompetencje społeczne i obywatelskie, współpraca między nimi, to, że spróbujecie na przykład iść do innych osób o pomoc, albo będziecie robili wywiady z innymi osobami, które gdzieś tam dookoła szkoły się obracają czy żyją, no to są te kompetencje. Inicjatywność i przedsiębiorczość. Muszą coś wymyśleć, muszą zaplanować, muszą to potem sprzedać, a najlepiej wrzucić na YouTube'a i jeszcze rozreklamować przez znajomych, żeby klikali lajki. Tak, jeżeli wystartujecie w konkursie, często są konkursy na tak zwane lajki, a ja ich nie lubię, ale one uczą przedsiębiorczego podejścia, promowania swoich projektów i tak dalej. Tak, tak, tak. Świadomość i ekspresja kulturalna. No, wideo, audio, po części to jest kultura, więc moim zdaniem wpisuje się to wszystko tam. W te, w te rzeczy. No. A co do tego audiowideoma, no właśnie. Programa, czy laboratoria w przyszłości mogą w tym pomóc? No mogą, bo dostarczyły po raz pierwszy w Polsce każdej szkole sprzęt, który może te kompetencje w jakiś sposób dać uczniom, nie wszystkim. Kółko filmowe czy cokolwiek będziecie robili, to nie może być masa dzieciaków, dlatego że sprzęt macie jeden. A tłum dzieciaków do tego, żeby patrzeć w mały ekranik, to będzie coś, co za chwilę się znudzi, zepsują wam i będą psuły atmosferę. U mnie taka grupa uczniów, która tak naprawdę dobrze się sprawowała i funkcjonowała dobrze, to była dziesiątka osób. Taka jest prawda, to było dziesięć osób. Były w szczytowych sytuacjach trzydzieści, ale nie miałem ich jak zagospodarować. Więc oni się rozpływali. Mieli... Ja miałem potem do siebie pretensje, że nie mam na nich pomysłu. A naprawdę nie miałem ani sprzętu. No nie miałem. Więc dziesięć osób w kółku filmowym to jest optimum ze sprzętem, który posiadacie. W piątkę jesteście w stanie też spokojnie robić rzeczy. A dlaczego dziesiątka? Bo warto, żeby dzieciaki potrafiły różne rzeczy. U nas w pewnym momencie dorosliśmy do takiej sytuacji, że mieliśmy trzech dźwiękowców, którzy potrafili obsłużyć sprzęt do nagrywania plus mikrofony. Mieliśmy trzech operatorów i trzech montażystów. Zdarzało się, że to były czasami też te same osoby, ale dlaczego tak? Bo zdarza się, że ktoś wypadnie. Ktoś nie będzie brał udziału w jakimś projekcie. Jeżeli oprzecie się tylko na tym, że nauczycie jedną osobę operować i tylko jedną osobę montować, to jak on stwierdzi, że nie wiem, ma sprawdzian, to wam leży cały projekt. Dlatego, jakby fajnie jest ich na, na, na początku uczniów zapytać, co ich interesuje, yy, i od razu dać im szansę na to, żeby realizowali się w tych działaniach, które ich interesują. Oczywiście większość z nich rzuci się na montaż. Mało kto będzie chciał wystąpić przed kamerą, aczkolwiek, jeśli gdzieś w szkole działa kółko teatralne, to fajnie połączyć siłę. Yy, I musicie zawsze myśleć o tym, że to musi być zespół osób o podobnych kompetencjach. I potem, uwaga, jak przychodzi ktoś nowy do koła, sprawdzacie go w tych trzech obszarach, ja tak po kilku latach sobie wypracowałem, oni sobie przechodzili przez te obszary, planowanie i tak dalej. I wybierali, co ich najbardziej kręci. I tam zostawali i byli pod opieką tych starszych uczniów. Ja do tego dorosłem oczywiście po... U mnie jakby stworzenie struktury koła zajęło trzy lata. W 2012 roku zaczęliśmy, w 2015 roku już miałem na tyle zespół ludzi, w wiedziałem, że jak ktoś jest w trzeciej klasie gimnazjum i za chwilę wyjdzie, to jak ktoś do kółka przychodził w pierwszej albo w drugiej, to zadawałem pytanie: to co? Chcesz operować i montować? Tak, to tu masz krzycha, to przyklej się do krzycha i dowiedz się od Krzychach jak najwięcej. Co wiedział krzychu? Krzychu musisz go nauczyć, bo jak ty za chwilę odejdziesz, to ja nie będę miał kiedy tego zrobić. I krzychu wiedział, że ten młody, jak jest, idzie na apel. To dostaje aparat, krzychu staje z boku i nakręci, właśnie, tę młodą pokażę. Tu ustawiasz to, to jest taka jakość, i tak dalej, i tak dalej. Tak się operuje kamerą, podejdź, zmień, potem w montażu będziesz miał różne przebitki, i tak dalej. Bo szkoła, wnętrze szkoła, szkoły były, było świetnym sposobem na eksperymentowanie, na popełnianie błędów. Ale kiedy już mieliśmy rzeczy do zrobienia na zewnątrz. Coś na konkurs albo telewizję gminną, którą zrobiliśmy yy, i mieliśmy wywiady z wójtem z jakimiś aktorami, którzy przyjeżdżali do nas tutaj do Wiochy i tak dalej, tak dalej. Tam nie było przestrzeni na błędy. Ja wiedziałem, że miałem tak zwaną ekipę, która szybko reaguje potrafi potrafi odnaleźć w każdej sytuacji i raczej nie popełnia błędów, ale wiedziałem, że w tych szkolnych warunkach pracują nad warsztatem młodsi, którzy za chwilę zastąpią tamtych, którzy odejdą. Więc tak to u mnie działało. Znowu zaczyna? Eee, mam nadzieję, że nie na Tak. Co można eee, zrobić z pokoleniem Z, bo oni właśnie się komunikują w ten sposób. Można właśnie nagrywać wideo rozmowy, takie wywiady. Można z nimi realizować streamy na żywo. Czyli jeżeli macie, nie ja wiem, finał Wielkiej orkestycznie świątecznej pomocy, to oni wam ogarną OBS-a, podłączą to wszystko, tylko musicie mieć mikser wideo albo graber wideo. Takie urządzenie, które podłączy się do komputera i tam wkłada się, tak jak ja teraz zobaczcie, a robię tak. Nie? I jakby przez to, że ja tutaj do Was mówię, no to w tym momencie, jakby przełączam się obrazem z kamery. Kamera, w że wydaje się, że jest podłączona do telewizora, ale ona jest podłączona przez takie urządzenie, które przez komputer przysła obraz do Was. Tak to mniej więcej wygląda. I to się nazywa grabber albo mikser wideo. Notabene, tu się oczywiście pochwalę, wnioskowałem do operatorów tego projektu, żeby dopisali możliwość zakupu mikserów wideo. One się pojawiły w zakupie w tej tabelce wyposażenie dodatkowe, był jakiś mikser dźwięku. Ale ja zaproponowałem, że kurczę to jest dobry moment, żeby też tam dopisać mikser wideo, bo wtedy możecie apele na przykład kręcić i nawet w przyszłości wiem, mieć dwie kamery i z dwóch ujęć, tak jak właśnie to, co widzicie. To jest całkiem możliwe do zrobienia i, i, i tyle. Także może niektórzy z Was się wyposażyli w tego typu urządzenia. Można założyć swój kanał na YouTubie e, szkolny i to jest najlepsze miejsce na puszczanie wideo, bo po prostu to wideo tam bardzo długo sobie wisi, nikomu nie przeszkadza. Stamtąd łatwo osadzić na stronę szkolną, raportować, potem wykorzystanie sprzętu z laboratoriów przyszłości, więc nie do końca Facebook, bo na Facebooku w zasadzie to samo wideo może wrócić tu i tu, ale ja osobiście polecam Wam, jeśli chodzi o to całe raportowanie, no chyba, że będziecie Facebooka szkolnego i tam będzie te hasztagi robili, ale gdyby coś, to bardzo wygodnie. Generuje się oczywiście link do YouTube'a, a nie do Facebooka. Sami dobrze wiecie, nie że jak oglądacie jakieś wideo, to do YouTube'a was kieruje. A na Facebooka wam coś podrzuci, trochę tak jak w TikToku. nie Kanały na Twitchu. Czym jest Twitch? Twitch jest platformą do streamowania gier, więc być może okaże się, że jak nauczycie uczniów opowieści, no to dacie im sprzęt, w którym oni na przykład stworzą sobie salon gier, pomogą pod waszą weryfikacją oczywiście pegi, czyli w jakiej gry mogą grać i zrobią sobie szkolne koło streamowania na Twitchu, mogą. Profile na TikToku, jak najbardziej oni też tam posiadają. Więc zobaczcie, oni to wszystko już robią, w sensie znają te rzeczy i teraz szkoła może po prostu to robić. Eee, profile na Instagramie, eee, nie mam pojęcia, czy mikser Ibiza, MX. Jak z mojej, według mojej wiedzy to jest do audio. No, tam będzie pewnie miał dużo tych suwaczków i tak dalej, to jest audio mixer, a nie wideo. Wideo musi mieć HDMI, wiecie, jak w telewizorze, nie? Macie tych gniazdek ileś. Co można zrealizować w szkole z wykorzystaniem sprzętu audio wideo? Najprostsze rzeczy, sesja zdjęciowa. Dlaczego tam wpisałem aparat telefon? Dlatego, że telefon też dzisiaj posiada dobre funkcje i w zasadzie przecież nikt nie sprawdzi, czy nagrywaliście to na tym sprzęcie z laboratorium w przyszłości, czy jakimś innym. Chodzi o rozwój kompetencji dzieciaków. Ja w ogóle uważam, że być może warto zacząć od telefonu, bo to jest taki naturalny ekosystem, każdy z nas ma go w kieszeni. Dopiero potem przesiąść się na bardziej skomplikowany sprzęt, ale warto mieć wiedzę podstawową, jak w ogóle aparat działa, no bo ten sam sprzęt potem. Daje mi więcej możliwości, kiedy już rzeczywiście jest większą puszką, ma menu swoje i tak dalej. Ale warto zacząć od samego telefonu. Można na telefonie realizować podcast. On może być mikrofonem jako dyktafon. Naprawdę to kurczę Dzisiaj na telefonie można zrobić różne rzeczy. No właśnie, szkolny podcast. Do szkolnego podcastu mikrofon się przyda. Jakiś komputer i rejestrator, czyli miejsce, w którym po prostu będziecie to nagrywali. No, rejestrator to jest taki trochę dyktafon cyfrowy. Też znowu nie był w tak zwanym wyposażeniu bazowym. Można jako rejestrator potraktować aparat, na którym będziemy nagrywali dźwięk, aczkolwiek to jest takie trochę pod górkę. No ale jeśli się uda podłączyć na przykład mikrofon do komputera, no to wtedy na komputerze zapodać sobie program taki właśnie na przykład Audacity i nagrywać. W czasie rzeczywistym, to na dysk komputera treść tego, co tam się dzieje w podcaście. Film edukacyjny, tak czyli właśnie można ze współpracy z nauczycielem zrealizować pewne rzeczy dla nauczyciela, jakieś scenki i tak dalej, i wtedy uczniowie realizują te rzeczy. To jest dobre na rozgrzewkę, dlatego że warto uczniom, poddać, uczniom podpowiedzieć, od czego zacząć, bo oni, jak dacie im sprzęt, to oni potem nie wiedzą, co z tym sprzętem zrobić. Dajcie im konkretne zadanie. I na początku dać im. Obowiązek zrealizowania tego zadania, na przykład telefonem, a potem poprawienie tego samego, jak już nauczą się, obsługi sprzętem, który jest większy, czyli aparatem. Zobaczą różnicę jakości, jakości w dźwięku, w wyglądzie itd. No, znowu to się wiąże z wyzwaniem następującym, że na telefonie można sobie nagrać i zmontować. A jak nagracie na kamerze czy też na telefonie, to już nie da rady zmontować, w związku z tym potrzebujecie komputer. A nie każdy komputer nadaje się do montażu. No chyba, że znowu wrzucicie sobie na przykład w kanwę, w chmurę i będziecie montować w tak topornym programie, ale da się to zrobić, jakim jest na przykład właśnie kanwa do montażu filmu, bo kanwa jest świetne do zdjęcia, ale do mont bo tam też można montować filmy. No ale to jest wyzwanie. Nie jest to super wygodne, od Wam powiem. Więc tutaj znowu jest wyzwanie pod tytułem takim, ok, czy macie w szkole komputer, który w stanie dźwignąć montaż filmu? Jaki to komputer. A znowu zależy z jaką jakością będziecie nagrywali, dlatego ja Wam polecam, żebyście nagrywali tak zwaną jakością Full HD, czyli 1080p. Nie rozpędzajcie się na żadne 4K. Nawet jeśli Wasz aparat ma taką funkcję, telefon ma taką funkcję, to jest bez sensu. Bo moc, moc obliczeniowa sprzętu jest potrzebna, żeby to wszystko zrobić. No, czyli szybszy komputer, szybszy telefon. A tak po prostu. Jak Full HD zrobicie to, może nawet dzisiejsze standardowe laptopy, takie wiecie, biurowe, są w stanie to spokojnie dźwignąć. Tak sobie myślę, że to już nie te czasy, kiedy my tam w 2014 roku musieliśmy wypasione gamingowy laptop kupić za 7 koła do szkoły, bo inaczej po prostu nie szło na, na niczym montować jakość Full HD w tamtym czasie. No ale to było prawie 10 lat temu, więc te czasy też się zmieniły. Hmm, Reporter z wydarzenia można kręcić. Ja z czasem będę Wam pewne rzeczy też podsyłał, co też jest ważne i kurczę, nie zdążyłem chciałem zdążyć, żeby zrobić wam taką listę, żebyście się zapisali. A to może kurczę, zrobię jakoś w międzyczasie. To będzie cud, ale może mi się uda. Bo wiecie, chodzi o to, że ja też nie chcę zapychać tutaj grupy treściami wideo. I tak sobie myślałem, że jak mi podacie maile, ale nie tutaj na czacie, nie podajcie maili na czacie, nie, 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 bo nie będę przepisywał, tylko po prostu taki formularz wam wyślę i o to może po streamie. To wtedy mogę wam po prostu czasami podsyłać, jak coś mi się uzbiera, do was na skrzynki mailowe jakieś takie podpowiedzi czy, czy jakieś gotowce, które ja zrobiłem, tak żeby was zainspirować. Bo reportaży my sporo zrobiliśmy, wywiady i transmisje na żywo. No, to są rzeczy, które można zrealizować. No właśnie, czy to jest trudne? Tak jak Wam powiedziałem, teraz to już nie jest trudne. Jest naprawdę dużo łatwiej niż było kiedyś, więc nie bójcie się tego. Jest bardzo dużo podpowiedzi, sprzęt jest tańszy. Dzieciaki już wiele potrafią, bo żyją w mediach, które posługują się komunikacją wideo. I. I to nie jest dla nich czarna magia, tylko bardziej trzeba ich ukierunkować na jakość, na komunikację, na promocję, na sposób opowieści, na scenariusz, na planowanie. To są cudowne rzeczy, które można ćwiczyć w ramach tych kompetencji, bo oni wszyscy przyjdą na kółko filmowe, żeby kręcić TikToki, a wy musicie ich wystopować i powiedzieć, czego się dowiedzą, jakie produkcje będziecie realizowali, że to są produkcje, które wymagają cierpliwości i czasu, Ale to nie jest coś, co po prostu robi się w trzy minuty. No i wielu się z nich wykruszy, ale ci najlepsi będą naprawdę coraz lepsi nie tylko w wideo, ale również w lekcjach, bo to jest jakby moje doświadczenie, że jak pracowali u mnie uczniowie trójkowi, to pod koniec gimnazjum kończyli z czerwonym paskiem, przy okazji rozwijając ogromną pasję, jaką był film. I dobrze wiecie, bo to się też przekłada na przykład na sport. Nie? Sportowcy też często mają w szkołach dobre wyniki, bo są zorganizowani. I film też uczy tej organizacji, takiego planowania, takiego wyciągania wniosków z błędów. Świetna rzecz. Zaangażowanie zależy od projektu, jaki chcecie zrealizować. Nie idźcie za, za trudne rzeczy od razu, bo się spalicie, bo zrezygnujecie. Wybierzcie sobie małe, proste rzeczy. Od razu nie rzucajcie się na konkursy. Najpierw by. musicie stworzyć taki wiecie, taki zespół ludzi, nie? w różnym wieku, wokół jednej pasji, którą jest na przykład kręcenie filmików. Wy będziecie też wśród tych ludzi, w sensie musi być częścią tego zespołu. Zejść z piedestału nauczyciela, bo tu nie ma podstawy programowej. Nie ma podręcznika. Chociaż o podręczniku wam opowiem później, bo być może szykuje dla Was niespodziankę. Być może chcę wam pomóc. Być może znowu. No. Eee, co zrobić? Słuchajcie, no zrób krok pierwszy. W sensie po prostu jak dostaniecie ten sprzęt, rozpakujecie już go z tych kartonów, to nie zastanawiaj się, Ile musisz się nauczyć, żeby go nauczyć obsługiwać, tylko zastanów się, co możesz z tymi uczniami zrobić. Zaproponuj im to, wciągnij ich w inspirującą pracę, a oni sami się nauczą obsługi tego sprzętu, montażu, znajdą rozwiązanie problemu. To nie ty masz dźwigać informacje i wiedzę, bo nawet nie masz kiedy go tego nauczyć. To nie jest tak, że takich rzeczy uczy się w ciągu 15 minut. No, to naprawdę, ja godziny spędzałem z nimi po południu, żeby czegoś się nauczyli. Ale teraz macie YouTube'a, jest dużo materiałów, które są dostępne, część z nich już to potrafi. Eee, więc waszym zadaniem jest tylko ich zebrać eee, i powiedzieć, zrealizujemy te rzeczy. Zapraszam. Chcesz się nauczyć tego i tego i tego? Zapraszam. Przy okazji dowiesz się, czym są kompetencje przyszłości. Wyćwiczysz je. Pomogą ci one znaleźć zawód. Może odkryjesz nową pasję. To są słowa klucze, którymi musicie tak naprawdę angażować młodych ludzi, a nie mówić o tym, mamy nowy aparat, chodźcie nakręcimy filmik. Nie popełniajcie moich błędów. Eee, obserwujcie, jak pracują, doceniajcie ich za te małe postępy. Ja nie miałem wtedy po, pojęcia w ogóle, czym są kompetencje autentycznie. Mm, teraz wiem. I teraz jestem z tego mega dumny. No i oczywiście każdy z Was będzie miał kryzys po drodze, więc musicie się wzajemnie wspierać. Eee, tak, tutaj jest taki mail na dole. Mało znany kontakt ma On jest po to, żebyście, jak będziecie mieli jakieś wątpliwości, to piszcie. Albo jakbyście chcieli zaprosić mnie na radę pedagogiczną, to też piszcie. Eee, bo przyjadę. Albo nie przyjadę, zobaczymy, ale musicie uwierzyć, że jakby mam głębokie przekonanie, że to jest duża szansa dla uczniów, dla dzieciaków i dla szkoły, żeby robić fajne rzeczy. Zrobię tak, że tak wam opowiem, jak żebyście tu myśleli na pracowanie, a jednocześnie, żeby maszyna dobrze działała. Tak mi się wydaje. Dobra, i teraz obiecałem. Kaszerek. Obiecałem wam, że coś wam puszczę. Teraz mam nadzieję, że się uda dopuścić i nie będzie dużych odcinek, bo wiecie jak to jest, nie? Opuszczanie wideo na streamie to jest najczęściej porażka. I teraz zacznijmy od końca. Uwaga. Film numer jeden, tylko dajcie mi znać, czy Dzięki. Mam. Dźwięk. Dziu. Literówkę mam. Dzięki, Aga. Kontakt mam. To no, wideo muszę zacinać. Nie. A, no dobra. Ale ty nie czy ty nie czytnie wideo? Kogo? Nie? Wszystkich? Czy tylko wideo, które wam puściłem? Tak tu mam najgorzej spuszczać wideo na, na wideo? Halo, czy że. Ja żyje? Halo, czy nie. Jeszcze słychać. Halo. I to, i to. Najgorzej. Wszystko. No. Super. Super, super. Zrobimy mały eksperyment. Belfer. Tam mamitaka. Pan Belfer, w mailu. Kontakt. Mapa pan Belfer. czekajcie. ja teraz zrobię zrobić mały eksperyment. Przełączę się. Uwaga, może mnie wytnie. Więc chwilę poczekajcie. Sekund trzy, OK? Raz, 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 dwa, trzy. My jedziemy go niż ty. Jest lepiej? Już nie tnie. Lepiej. No dobrze, to zróbmy podejście numer dwa do widoku. O, numer jeden. O, o jest Grzegorz, cześć Grzegorz. Boże. Że my się wszędzie widzimy. Eee, eee, dobrze, proszę Państwa, próba numer dwa. Czy nie. Eee, dobra, no kurczę, tak bardzo chciałem się wam pochwalić co się udało nam zrobić się nie pochwalę. No dobra, dobra, dobra. To jeszcze to, to obejdziemy, obejdziemy temat inaczej. Obejdziemy temat inaczej. Dajcie trzy sekundki. Zrobię tu, zrobię tu. I możecie w tym czasie wymyśleć jakieś tam mnie kreatywne pytania lub coś innego. Ja mam kawę zimną przez Was. No kurde. Mm. Fuj. Czuję się jak po 45-minutowej lekcji jak piję kawę. No, uff. Za jakie grzechy? No ale dobra, 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 dobra. Słuchajcie, to ja wam teraz tak puszczę. Linki. Cyk. Link numer jeden. Link numer dwa. To są linki do... To są, drodzy Państwo, linki do profili na YouTube, które zrobiliśmy w ramach tworzonego przeze mnie koła filmowego. Pierwszy link to jest gimnazjum w Koziegłowach, Głowach, który założyłem tego YouTube'a w 2010 roku. Czyli 12 lat temu już mieliśmy szkolnego YouTube'a. Jakby ktoś pytał. To tak, od 12 lat robimy YouTube y w szkole Polskiej. Ja nam. I wiecie, co jest jeszcze ważne? Tutaj jest playlista. Playlista. Szkolne koło filmowe o. I jeszcze Wam myślę w takim razie, właśnie filmy, który Wam chciałem pokazać. Wiecie? Teraz jest zadanie domowe, znaczy domowe, nie, nie domowe, tylko teraz musieli to obejrzeć sami i Wam opowiem coś o tym filmie. w oknach się pogubiłem. Powtórz maila. Już powtarzam. Kontakt. Małpa, pan Belfer. Przewodniczący: ci, mnie na rady pedagogiczne, to najlepsze A czemu to jest jakieś arabskie coś, o tego pokazuje? O kurczę. Yy... Dobra, czekajcie, słuchajcie, generalnie rzecz biorąc, pod tutaj Jacek pisze, czy potrzeba jakiejś specjalnej zgody. Pamiętajcie, że robię kółko przed, przed RODO. Mieliśmy zgodę ogólną na publikację wizerunku w szkole. Więc, więc jeśli w szkole, na przykład przy rekrutacji jest podpis, że wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na cele na przykład nie wiem, informacyjne i promocyjne szkoły, no to nie macie problemu. A jeśli nie ma, to trzeba naprawdę o to się postarać. W dzisiejszych czasach dbałbym o papier. Wystarczy jeden z rodzicami dogadać się, mieć taką teczuszkę swoją i tyle, nie? Eee... No, gorzej jak to są jakieś apele, nie? No I kręcicie apel, bo ktoś wam zleca apel i nagle się okazuje, że na apelu czy w teatrzyku szkolnym występują osoby, które nie chcą być widziane w internecie, bo nie ma takiej zgody. No i tu trzeba uważać. Bo o tyle, na ile na zdjęciu jesteście w stanie zasłonić ich buźki, Jakimiś emotkami. Tak na wideo to jest masakra. Więc od razu was ostrzegam, nie? że to może być. Dlatego lepiej jakby, jakby kręcić materiały, które są planowane. Mamy aktorów, nie? którzy wyrazili zgodę, lub ich opiekunowie prawni oczywiście wyrazili zgodę. O, Wioletta, mnie zapraszasz z ogromną przyjemnością na radę pedagogiczną. No proszę bardzo, proszę bardzo. No i to. Nie to, żebym się reklamował, nie to, żebym miał jakiś mega wolny kalendarz, nie, ale ja uwielbiam spotkania z nauczycielami w szkołach. Naprawdę, jakby to jest super dla mnie doświadczenie. Jeżeli mogę was czegoś nauczyć i przekonać do tego, że naprawdę można skorzystać, to róbmy to. Nie wszędzie dojadę, czasami jest online takie spotkanie, ale te rzeczy możemy zrobić online. Drodzy mówię, że możemy zrobić online. Dobra, słuchajcie. Co Wam. E, mu, da, chciałem, żebyście kliknęli na ten filmik dotyczący y, Ran Magedonu, tego filmu. O, właśnie, to Wam napisał że filmik obejrzany. Dlaczego? Bo to chcę Wam powiedzieć, jak, to się, jak ten film powstał. To zrobili uczniowie gimnazjum. Było nas tam ośmiu, pojechało na miejsce. Ja napisałem do Runmagedonu, Magedonu, czy nie chcieliby. Czy wpuściliby nas, bo możemy im zrealizować jakiś materiał wideo. I teraz ciekawostka techniczna. Oczywiście załatwiłem przez jakiegoś znajomego, że wpuścili nas, totalnie nas olali, że tak powiem, a my tam przyjechaliśmy z naszymi sprzętami właśnie runinem, którego tam widzieliście, drona, którego kupiliśmy z pieniędzy, które szkoła uzbierała na szkolne koło filmowe, bo udało nam się przez dwa lata uzbierać 54 tysiące złotych w gotówce od lokalnych ludzi, sponsorów i tak dalej, którzy przelewali pieniądze, już po oczywiście długofalowym działaniu i takim materiale promocyjnym, w którym po prostu prosiliśmy o pieniądze, no to mieliśmy duże wsparcie od lokalnej społeczności. To już był efekt i kółka filmowego, wieloletniego działania i, i telewizji młodzieżowej, i Kulturalna TV, której, do której Wam też wrzuciłem, tam mieliśmy, której realizowaliśmy różnego rodzaju właśnie mm, rzeczy, które działy się dookoła u nas, w gminie. No i tam dzieciaki naprawdę ten warsztat mocno szkoliły. I napisaliśmy do Ran Magedonu. Ran -Magedon się zgodził, że możemy przyjść, no i pojechaliśmy tam, i ekipa była tak, tak zsynchronizowana. Pamiętajcie, że ja nie robiłem tam nic, nie? Mieliśmy dwóch montażystów. Na parapetach mieli rozstawione przedłużacze w takiej dużej hali, w której konie startowały, a tam ludzie w trakcie Ran Magedonu więc my tam montowaliśmy, bo było zimno strasznie. A w Terenie było iluś operatorów, i operator miał swojego asystenta. I asystent po prostu biegał z kartami pamięci i wymianami baterii do nas na, na miejsce, w którym montowaliśmy. I kiedy przyszedł do nas menadżer Run Magadono się przywitać i my mu mówimy, że niedługo będzie pierwszy film, bo to jest niemożliwe. Profesjonalna firma, która realizuje takie materiały, to oni potrzebują minimum 48 godzin, żeby stworzyć jakiś materiał. Nie? To jest niemożliwe, żebyście to zrobili. Biegi były do 1530 tam tury są co ileś. Oni o godzinie 13.15 dostali od nas pierwszy materiał filmowy. Ten, który widzieliście. I menadżer przyszedł do nas, my na maila mu wysłaliśmy, przyszedł do nas i powiedział, że to jest niemożliwe, że to nas staratkowie zrobili. I, i, I w trakcie, nie? Nasz materiał poszedł pierwszy na oficjalny na oficjalne fanpage runmagadonu, wtedy w Poznaniu, bo tamta firma nie robiła. My, my tego dnia, znaczy nie zdążyła, a my zrobiliśmy tego dnia trzy takie ujęcia na parapecie robione. I to, był, to myślę, że to jest tak, żebyście sobie uzmali, to był taki wierzchołek, szczyły, wierzchołek góry, które budowałem latami, za który jestem totalnie wdzięczny losowi, że udało się to zrobić, który mnie strasznie dużo nauczył. I myślę, że dzięki nim jestem po prostu tym, kim jestem dzisiaj. Więc jeśli zastanawiacie się, czy warto wchodzić w kółko filmowe, ile mnie to będzie kosztowało czasu, to powiem Wam, że to jest dla mnie przygoda życia. Nie pan Belfer, może Wam się wydawać to dziwne, ale naprawdę. Nigdy by nie byłoby pana Belfra, gdyby nie doświadczenie szkolnego koła filmowego. I to jest mój największy sukces pedagogiczny. Ale żebyście też zrozumieli, jak ważne to jest dla nich, to muszę poszukać jednego filmu. Wiecie co, to, to jest jeden z filmów. To jest krótki klip tak naprawdę. Tych materiałów, jakbyście tam kiedyś poglądali, kiedyś sobie zrobimy taki seans. Tylko, że najgorzej jest to, że Ciężko się ogląda razem te materiały wideo, jak widzicie w sieci, bo przerywaj, to jest najgorsze, problematyczne. Ale mam takie fajne, bo tak wam powiedziałem, że prosiłem kiedyś uczniów, żeby mi nagrali tych najbardziej takich ambitnych, żeby mi nagrali takie, e, dlaczego warto było być w szkolnym kole filmowym. I to my kończyliśmy gimnazjum, on, znaczy oni kończyli gimnazjum i ja pomyślałem to na końcu ich szkoły średniej. No szkurcze, jakie to było. To są tak mocne, fajne słowa. Ja im nie podpowiadałem, bo oni to robili po prostu w własnym zakresie, ale w tych słowach wyszła kwintesencja edukacji. I dlatego ja tak bardzo głęboko wierzę w to, że, że ta swoboda twórcza, kreatywność, te kompetencje 4K i tak dalej są rzeczami, które właśnie w wideo jest w stanie w nich rozbudzić długotrwale pasję, ogień. Chęć, otwartość i gdybym miał marzenie, jakieś jedno, chociaż, żeby ten projekt Laboratoria przyszłości przyniósł coś dobrego, to żeby takie rzeczy się podziały po prostu, żeby dzieciaki poczuły sprawczość przez twórczość. A potem to już mogą być cudowne rzeczy, naprawdę się wydarzyć. W Waszym życiu, w ich życiu. Naprawdę. Tak to, tak to było. I. Chciałem wam jeszcze puścić coś, kłócić, teraz chyba tego nie znajdę, tak sobie myślę, ale dajcie mi jeszcze 3 sekundy. Spróbuję. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Muszę tutaj poczarować trochę w tych internetach. Co bo jesteśmy ogólnie omówieni, że będziemy się będziemy widywać na różnego rodzaju spotkaniach. Dzisiaj, tak jak wam powiedziałem, była lekcja organizacyjna, która oczywiście zostanie zapisana tutaj. O, mam. Jest. Jest, 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 jest. Dobra. E... No. I ta lekcja organizacyjna sobie zostanie, ale w następnych miesiącach będziemy już sobie bardziej warsztatowali. I o jednej ważnej rzeczy chcę Wam powiedzieć na końcu takiej niespodziance. E... Niespodziance, może nie, nie wiem, czy to jest niespodzianka, ale Ponieważ tak jak Wam powiedziałem, jest takim moim dużym marzeniem, żeby te koła filmowe w szkołach się po, po, pojawiły, no i nie ukrywam, że mam trochę doświadczenia na ten temat w tym temacie, tak mi się wydaje, który mógłbym się podzielić ja i zarówno moi absolwenci, to jakiś czas temu podjęliśmy decyzję, czy stworzymy pierwszy w Polsce, może jedyny, kurs właśnie dla szkolnych kołów filmowych, jak i po co tworzyć szkolne koła filmowe, gdzie ja podzielę się z nauczycielami takimi pedagogicznymi podpowiedziami, jak to realizować, a uczniowie tymi już warsztatowymi. Oni tam będą zajmowali się, pokazywali waszym uczniom o montażu, o operatorce, o produkcji, o planowaniu. To wszystko tam już będzie. Oni to już potrafią. I umówiłem się z nimi, oni teraz właśnie to realizują, moi absolwenci, kurczę, dorośli ludzie, już niesamowite, że to będzie cudowne domknięcie naszej historii szkolnego koła filmowego, kiedy puścimy to dalej. I to się teraz właśnie tworzy w kuchni, naszej belfrowej tutaj. Myślę, że w połowie października będę w stanie wam to bardziej oficjalnie ogłosić, ale koncepcja jest niesamowita, bo to nie tylko będzie kurs, to będzie pierwszy w Polsce kurs kierowany nie tylko dla nauczyciela ale to ma być multimedialny podręcznik koła filmowego, po to, żebyście wchodząc na zajęcia, puścili 10-minutową lekcję przygotowaną przez kogoś, kto rozumie młodych ludzi, jeszcze jest młody i pamięta jak to było w kole filmowym, pamięta tą energię. Mówi taką 10-minutową lekcję, wy to puszczacie z ekranu i zaczynacie omawiać to ze swoimi uczniami, z członkami koła filmowego. W tych modułach będą też challenger, żebyście nie musieli też wymyśleć, będą takie zadania do zrealizowania i też planujemy, żeby były możliwe konsultacje na żywo, żeby to nie był tylko taki kurs, w którym oglądacie filmiki, tylko że będą cyklicznie co jakiś czas pojawiały się szanse na to, że spotkacie się z Olgą, Szymonem, Zosią, Krzychem, Janem, ze mną i będziecie mogli z nami pogadać, porozmawiać itd. Tak tak, to będzie płatny dostęp, dokładnie tak, w modelu subskrypcyjnym, chociaż w pierwszej edycji szykujemy dobrą promocję, ale to nawet nie o to chodzi, chodzi o to, żebyście mieli z czego pracować, to z czego ja nie miałem, jak zaczynałem. I ja chcę się podzielić tymi wszystkimi wnioskami, które wyciągnąłem z tej pracy, dla dobra Waszych uczniów i Was, i Waszych szkół. Tak, powiedziałem to i to dlatego będzie musiało zostać zrealizowane. Czy to już się dzieje, ale, ale jesteście pierwszymi, którzy o tym wiedzą, że taki kurs powstaje. Więc mam nadzieję, że, że będziecie mieli odwagę być tym zainteresowani. I że uwierzycie, że ważne, że, że, ważne, że to warto. I, I ostatnią rzecz, którą mogę Wam puścić, to to. Puściłem wam na czacie 3 minuty z Zosią. 3 minuty z Zosią. Posłuchajcie, bo Zosia wam opowie, co dało jej koło filmowe, żebyście uwierzyli. Pozdrawiam też serdecznie Grzegorza Witka, który jest z nami tutaj na czacie. Cieszę się Grzegorzu, że mogę na ciebie liczyć, zawsze z nami jesteś. I wspierasz nas w dobrych rzeczach. Tak, było, Wioletta ta mnie śledzi. Eee. No, dobra. No to widzę, że w takim razie po komentarzach, że widzieliście film, na czacie widzę, że jest wielu, którzy czują temat. Będę starał się Wam pomóc, tak jak potrafię najlepiej, bo autentycznie wierzę, że to jest rzeczywiście szansa dla, dla nas i, i, dla, i dla, dla dzieciaków. A dzisiaj, tym oto takim refleksyjnym materiałem, chciałem po prostu zakończyć dzisiejsze spotkanie i zostawić Wam w głowie to, że warto działać, tylko że nie zajedźcie się, proszę was, nie zajedźcie się, nie róbcie, tak, nie, nie zostańcie tak jak my, rycerzami króla Przemysława, którzy znowu naprawiają, ratują, a ktoś inny będzie jeździł pięknie obklejonymi furgonetkami po waszych szkołach. Rzeczywiście, jeżeli jest szansa na to, żebyście pomyśleli o tym, że w zamian, trochę w zamian, tak, mówię szczerze, wsparli nas tutaj oddolnie i wybrali sobie, nie wiem, Agnieszkę na Radę Pedagogiczną, a Beatę, a, a, no, po prostu, wiecie, Łukasza, Karolinę. To pomyślcie sobie, czy czasami nie warto w ten sposób podziałać. Nie? że to jest. Ja zawsze mówię o tym, że my, nauczyciele, musimy się wspierać, skoro do góry bywa różnie, a my chcemy Wam pomóc, to czasami pomyślcie, gdzie Wasze budżety, mówię szczerze, szkolne, Wylądują, pomogą wspierać wariatów, którzy robią takie rzeczy od ostatnich kilku miesięcy planują do was takie wydarzenia jak takie tygodnie i takie tygodnie będą się powtarzały co miesiąc. I tu nawet nie chodzi o to, że będziemy reklamowali swoje umiejętności, bo nasze kalendarze nie są jakby z gumy. Ale chodzi o to, żebyście czasami mieli świadomość, że można zrobić coś dobrego dla swoich nauczycieli. Jak już ten sprzęt do was spadł, to spotkać się, pogadać, Sensownie z praktykami, naprawdę z praktykami, którzy takie rzeczy robią i widzą, co działa, co nie działa, i jednocześnie dodać trochę wiary nauczycielom, że jeszcze ich praca ma sens, a gdzieś po drodze są uczniowie, którzy będą odbiorcami tej całej dobrej energii, wiedzy, i innych rzeczy. Ja myślę, że to ma po prostu głęboki sens. I tym oto uroczo sympatyczną końcówką chciałem Wam podziękować za miło spędzony czas. Wiem, że na początku było trochę szaleńczo, ale trzeba sobie trochę, czasami, wiecie, wyjąć różne sytuacje z różnych miejsc i po prostu pogadać, jak jest. Nie? Ja myślę, że po prostu możemy liczyć na tą szczerość. Tutaj w grupie też. Ja wiem, że tutaj nie są wszyscy nauczyciele że wiem, że tutaj są różni, którzy podglądają wiem, że tutaj są różni przedstawiciele film handlowych i różni, 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 cudowni ludzie, których ja serdecznie pozdrawiam, i ja w imieniu wszystkich. E i różni, którzy mogą kopiować różne rzeczy, które tutaj zobaczycie i będą latały po sieci, to zgłaszajcie nam to. Bo to nie jest uczciwe, że ktoś latami pracuje na to i chce się z wami podzielić, a ktoś wpadnie na jeden webinar, zrobi sobie print screeny, wejdzie na jedną stronę i uznaje się za eksperta w danej dziedzinie, i będzie wam teraz mówił, że on też was może przeszkolić. Może. Tylko co to jest za jakość tego szkolenia? I czy mówi prawdę? Więc bądźcie ostrożni, bo po pandemii pojawiło się bardzo dużo farbowanych lisów, którzy po prostu stoją w kolejce. A was nie stać, polskiej edukacji nie stać na kiepskiej jakości szkolenia i z pana nauczycieli. Dobrze o tym wiecie. Dobra. Trzymajcie się serdecznie. Bardzo Wam dziękuję. Zostawiam Was taką refleksją. Do zobaczenia za miesiąc. Ja gdzieś potem opublikuję pewnie na grupie formularz, w który chciałbym, żebyście się zapisali. Będę Wam czasami podsyłał takie rzeczy, żeby Was podbić w tej energii, którą być może teraz macie. Do działania. Mimo wszystko. Do działania. Mimo wszystko. Trzymajcie się. Przepraszam za problemy techniczne. Bywa. Trzymajcie się. Dobrze, że byliście. Fajnie się, z nami, fajnie się z nami znowu spotkać. A i zapraszajcie osoby do tej grupy, e, swoich ziomali, nauczycieli. Udostępniajcie ją i powiedzcie, że to nasza grupa. Nasza. Dobrze, zaznaczcie to. Nasza. Do zobaczenia. Cześć.